Ambasador Ukrainy apeluje o większe sankcje wobec Rosji. Andrii Deszczyca. Potrzebujemy większych sankcji wobec Rosji. Potrzebujemy większych sankcji wobec Rosji, twardszej pozycji Zachodu ocenił w niedzielę ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca. Jak mówił na konferencji prasowej, Rosjanie prowadzą w Ukrainie jedną z najbardziej brutalnych wojen w tym stuleciu. Przekazał też, że Ukraińcy nie idą na żadne ultimatumy ze stroną rosyjską. Jak zaznaczył Deszczyca, rozmowy miałyby doprowadzić do powstania korytarzy humanitarnych, bo w tej chwili są takie potrzebne. Deszczyca dziękował za pomoc, jakiej udzielono obywatelom Ukrainy w Polsce, za pomoc, jak trafia do Ukrainy, aby kontynuować walkę i stawiać opór rosyjskiej agresji. Zaapelował też o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, co pozwoliłoby według niego zatrzymać rosyjskie natarcie. Wyraził przekonanie, że wprowadzenie w Polsce uproszczonego systemu zgłaszania pomocy humanitarnej doprowadzi do tego, że bardzo potrzebna pomoc będzie przekazywana sprawnie. Jak mówił ambasador, wojna, którą rozpoczęła Rosja, jest jedną z najbardziej brutalnych w tym stuleciu. Rosjanie niszczą infrastrukturę, kulturę, zabijają cywilów i dzieci. Prowadzimy rozmowy o powstaniu korytarzy humanitarnych. Nie idziemy na żadny ultimatum ze strony rosyjskiej. Nie pójdziemy na ultimatum, będziemy walczyć do końca, ale też prowadzimy rozmowy, które mogą doprowadzić do powstania korytarzy humanitarnych, bo takie są potrzebne w tej chwili, zapowiedział w niedzielę na konferencji prasowej w KPRM ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca. Deszczyca stwierdził, że biorąc pod uwagę metody, jakie stosuje Rosja, prowadząc działania wojenne na Ukrainie, korytarze humanitarne są potrzebne. Ambasador podkreślił, że Rosjanie otaczają miasta, niszczą infrastrukturę i zabijają cywili. Aż wiesz, więcej polub nas. Ambasador na briefingu wyraził przekonanie, że kolejna tura negocjacji rosyjsko-ukraińskich może spowodować utworzenie korytarzy humanitarnych. Mam nadzieję, że temat, który był już poruszany, o powstaniu korytarzy humanitarnych będzie jeszcze raz omawiany na tej rundzie rozmów, ocenił. Zaznaczył jednak, że te rozmowy są prowadzone w trudnej atmosferze, ponieważ każda ze stron nie chce iść na jakieś porozumienie. Andrii Deszczyca podkreślił, że polska pomoc trafia nie tylko do Ukraińców przybywających do Polski, ale też do tych, którzy walczą z rosyjską agresją w kraju. Będziemy wdzięczni za to do końca naszego życia, powiedział ambasador. Dodał, że Ukraina ściśle współpracuje z Polską na wszystkich szczeblach. Straciliśmy starszego brata, jak tę politykę próbowała promować Moskwa, ale zyskaliśmy siostrę i tą siostrą jest Polska. Chciałem tutaj naprawdę z głębi swego serca w imieniu ambasady Ukrainy podziękować Polsce, Polakom za tę pomoc, którą udzielacie naszym obywatelom, powiedział. Będziemy apelować o pełne embargo na wszystkie rosyjskie węglowodory. Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego, pomoc dla Ukrainy ze strony Unii powinna być pomocą na taką skalę, jaka jest niezbędna, bo wyzwania, jakie przed nami stoją, nie tylko przed Polską, ale też przed innymi krajami, jak Słowacja, Węgry, Rumunia, ale mam na myśli także kraje sąsiednie, Mołdawia, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale którą także musimy wspierać, bo też jest poddawana takiej presji. Wyzwania RET są po prostu ogromne. Niezwykle ważne jest też to, żeby to wsparcie, ta pomoc systemowa, rzeczywista, realna pomoc na taką skalę, jaka jest niezbędna, była kierowana ze strony Unii Europejskiej, powiedział w niedzielę Jabłoński na konferencji prasowej. Przekazał, że po zakończeniu konferencji udaje się na Radę Unii Europejskiej do spraw zagranicznych w formacie ministrów do spraw pomocy humanitarnej i rozwojowej. Na nasz wniosek został dodany tam punkt poświęcony pomocy Ukrainie. I będziemy walczyć o to, żeby ta pomoc była rzeczywista, żeby to nie było tylko przesuwanie pieniędzy z jednego koszyka do drugiego i ponowne wydawania tych samych środków, ale żeby rzeczywiście państwa członkowskie, które tą pomoc organizują, które będą ponosić bardzo duże jej koszty, żeby otrzymały realne wsparcie ze strony Unii Europejskiej, wskazał. Jak dodał, to, co jest deklarowane dzisiaj, zdecydowanie nie wystarczy. Pomoc będzie musiała być zdecydowanie większa.
I o tym będziemy rozmawiać z naszymi partnerami jutro na Radzie Unii Europejskiej, powiedział. Jabłoński przekazał, że rozmowy będą dotyczyć także tego, jak zatrzymać Putina. Potrzebne jest dalsze zaostrzenie sankcji. Te sankcje już zaczynają działać. Gospodarka rosyjska zaczynała odczuwać ich skutki, widzimy to w różnego rodzaju przekazach, powiedział wiceminister. Jak dodał, dopóki do Putina płyną pieniądze przede wszystkim za ropę naftową, także za gaz, także za węgiel, ale to ropa naftowa jest to absolutnie kluczowa, wszystkie węglowodory, dopóki te pieniądze płyną, dopóty on może finansować wojnę. Dlatego w dalszym ciągu będziemy apelować, rozmawiać i walczyć o to, żeby wprowadzono pełne sankcje na wszystkie węglowodory, pełne embargo. To jest jedyny sposób, żeby zatrzymać Putinowi dopływ pieniędzy. Jeżeli ten dopływ pieniędzy się zatrzyma, to zatrzymane wojnę, powiedział. Wszyscy powinniśmy bronić Ukrainy przed agresją Rosji. Jabłoński, pytany o środki unijne na pomoc dla Ukraińców, podkreślił, że konieczne jest zdecydowanie większe wsparcie ze strony Unii Europejskiej. My także sami, jako Unia Europejska, padamy ofiarą tej agresji, bo przecież Putin nie zamierza się zatrzymać. On chce totalnej dominacji, konsolidacji swojej władzy. To jest dziś realne wyzwanie dla Unii Europejskiej. Wszelkie innego typu spory, próby rozbijania jedności wewnątrz Unii Europejskiej, próby wytykania palcem jednych czy drugich państw członkowskich, absolutnie nie powinno czegoś takiego być, ocenił. Według wiceszefa MSZ, wszyscy powinniśmy być jednością. Wszyscy powinniśmy bronić Ukrainy przed tą agresją i wspierać także nasze wewnętrzne systemy. O tym będziemy rozmawiać na Radzie Unii Europejskiej, o tym będziemy rozmawiać z Komisją Europejską, z ministrami, z rządami innych państw członkowskich. Europejska solidarność może czasami być wystawiana na różne próby. Dziś taką próbę przeżywamy, chyba największą w ostatnich kilku dekadach. To wielki test dla Unii Europejskiej, czy taka solidarność będzie rzeczywiście zachowana, czy będzie realna, czy nie ograniczy się tylko do deklaracji, stwierdził.